Co my tu mieliśmy? Poza tym, że przejście do następnej lokacji. Czas sobie poprzypominać rzeczy, I guess. Bo tak, na pewno pamiętam, że na dole nic się nie dało zrobić. Pamiętam, że tu mamy serduszka do zgarnięcia. I nie będę absolutnie gardził serduszkami do zgarnięcia. Biorąc pod uwagę, że mam ich relatywnie niewiele. Cześć, Sebastianie. Więcej serduszek. Wszystkie serduszka. Moja woda święcona wymaga więcej serduszek. Chyba powinniśmy móc tutaj przejść w takim razie. Tym razem może bez kascenek. Pagoda of the Misty Moon. Czy te świetniczki się nie da ich niszczyć? A nie chcę. No bo teraz z tym spotkaliśmy Woltera, tyle pamiętam. Co my tu mamy? Nóż, noża nie chcę. Ogólnie te chyba wszystkie bronie są, jak te patrzę. Więc teoretycznie mógłbym je poskładać, gdyby nie to, że nie mam serduszek. Jako, że ich nie mam, to po prostu zostanę z tym, co mam. O, baby! To jest dokładnie to, co chciałem zobaczyć. Au. Dobra. Na spokojnie. Albo i nie na spokojnie. Czy na tym się dało przeskakiwać? Teoretycznie... Teoretycznie się da, oby chuje. Oszukano mnie. Ależ mnie oszukano dzisiaj. Czy to jest jeden z tych słynnych zapadających się mostów przed Drakulą? Bo trochę tak wygląda. Większość Castlevanii miała coś podobnego, że był jakiś most, który się zapadał. O, wow. Dobra, przynajmniej mogę tak przeskoczyć, więc nie nieźle. O, przeciwnicy. Tego dawno nie było. Spartacus. Are you not entertained? Nie. Au. Edo. Ci podobno niezerowa szansa na skończenie gry. No właśnie, nie wiem, powiem szczerze, bo nie wiem, jak długa jest ta gra ogólnie, tak? Więc równie dobrze koniec może być dzisiaj, a może być w przyszłym tygodniu. Co będzie potem? Wstępnie myślę, żeby robić te Dark Soulsowe szaflery w sobotę po prostu. To znowu mój doppelganger. Ach, to znowu mój doppelganger. Wyśmienicie. Au. A ja mam pół HP. To może pójść tak. Doppelganger. Ej, to całkiem nieźle wychodzi. Okej, to już nie wyszło tak nieźle, jakbym chciał. Ulala. Mam potiony. Wiem, że mam potiony, ale jednocześnie gdzieś tam w środeczku czuję, że jak wszedłem tutaj na połowie HP, to nie powinienem ich używać, bo trochę szkoda. To przecież zaraz pożałuję swojej decyzji. M
Moim głównym problemem z podkami jest też to, że to się ich niewygodnie jednak używa. Nie, na pewno. Słuchajcie, na pewno sobie poradzę. Jestem przecież dobrym graczem i nie ma szans, żebym umarł, prawda? Słynne ostatnie słowa, wiem. Po tych wszystkich latach końca zbrałem wszystkie części Mortali w po... O, kurwa! On do tej pory używał trzyhitowego komba. Cześć Tasko, cześć Arcite, cześć Zizik. A dobra, przynajmniej wiem, że ten. Przynajmniej wiem mniej więcej jak ten. Jak się tam idzie, jak się walczy ze Spartokosami, więc nie wejdę na połowie HP. I to już będzie duży pozytyw. To głównym problemem jest to, że znowu muszę serduszka pozbierać, ale to przeboleje. Szczerze mówiąc, chciałbym wiedzieć, ile mi jeszcze jako gry zostało, bo gdzieś widziałem, że Pagoda of the Misty Moon to jest dosłownie jakaś taka sama końcóweczka, że tam może jakiś pseudoboss aż jest albo coś ten deseń, aniżeli właściwy etap. Ile w tym prawdy nie wiem, powiem szczerze, bo starałem się nie szukać jakoś za bardzo, tak? Tylko jednocześnie trochę mnie ciekawi to, że mam aż 4% naklepane, tak? Bo jednak te 70% to zauważalnie dużo, jak na etap gry, w którym myślałem, że jestem. O tak powiem. Dobra, nie będę zbierał żadnych... nie będę zbierał. Dobra, tym razem zaczekam, aż to przejedzie. Tutaj przebiegnę. I te dwa trzeba przeskoczyć. Dobra, tyle już pamiętam. I teraz uważać na Spartakusy. Fajna jest ta rzecz, że potem po dodżu mamy ten szybki atak. Znaczy ten zasięgowy bardziej atak. O, o tym chodzi. Więc można w ten sposób to wykorzystywać. A, one jeszcze żyją. Ale są. Czy ten drugi żyje? Nie, ten drugi już nie żyje. Dobra, tym razem wchodzę na pełnych hapekach, co patrząc na to, jak ostatnio mi szło, powinno wyglądać znacznie lepiej. Realnie po całym jego tym kombie ognistym jesteśmy w stanie mu wklepać swoje zazwyczaj, jeżeli będę trafiał. Te trzy hitowe heavy atakami. Ups, tutaj się w ten działem. I tam wydaje mi się też, że jest jednocześnie powiedzmy najbezpieczniejszy moment, żeby go atakować. Że kiedy on wykonuje tego powiedzmy uppercuta, tak? To, że to jest takie miejsce, w którym możemy... O, dokładnie ten moment. Przecież to jest to miejsce, w którym możemy my wykonać swoje combo. Teraz z kolei zabił jeszcze ten czwarty atak, na którym ostatnio też się nadziałem trochę. Tak samo chyba po tym kopniaku mogę go atakować. Jakbym jeszcze trafił wszystkim, to już w ogóle byłoby świetnie. O, tak to powinno wyglądać. Ulala. Ja nie mogę próbować tak to wykonywać. Tylko muszę ogarnąć na to timing, bo trochę mi nie wychodzi.
O coś ten deseń. Aj. Dobry. Dodge. A? Na. Niedobrze, niedobrze. A, resztka HP. Czy to już koniec tego HP? Tak. HP max up. Wiecie, to nie było trudne. Zwłaszcza jak się pamięta o tym, że po dodżu mamy ten bardzo długo dystansowy atak. Bo to naprawdę ułatwia sporo rzeczy. Tylko jedynym problemem jest to, że wykonujemy ten atak w kierunku dodża faktycznie, więc... Albo raczej w kierunku, w którym patrzymy potem. Albo inny nawet, nie? Okej, okay, już nie do końca jestem pewien, jak to działa, ale... Podczas walki jakoś ciężko mi było wykonać ten atak tak, żeby był w innym kierunku. Dobra, to jesteś... O Boże. Petryfikacja! Wow, wow, wow. Nie podałem się, co widać. Bardzo mi się nie podoba ta solida. Jeszcze miecz żyje chyba. Którego w dodatku nie widzę. Dobra, padł. Przy takiej pracy kamery bardzo nie lubię, kiedy przecieńcy są w dolnej części ekranu, bo wtedy ich bardzo słabo widać. Ciekawe, czy to będzie dosłownie jakiś bossarz? Na pewno coś słyszę, ale co? Nie widzę. Nie widziałem szkielety. Albo raczej fantomy. Przypominałem trochę... jakieś nowe skeletony albo coś w tym deseń. Tym, że mają też tam swój promień. Cześć, Tanie. Fantomy, ale nie złodzieje. No, Persona to nie jest to na pewno. Wytrzymały są swoje syny. Au. To im trzeba oddać. Jest! Ile one mogą przynieść hapeków? Za dużo, to na pewno. Na szczęście już po wszystkim. Zobaczmy mapę. Na razie są po prostu połączone pokoje. Nie widać żadnej odnogi boka Insekina. Więc tego się trzymajmy. Tu mamy odnogi w dwie strony. W lewo i w prawo. Tak? Coś czuję. Okej, okay, nie jest aż tak źle. Dobra, czyli to nie jest tak, że to mnie prowadzi w jakąś śle... O, uliczkę! Mogę ich nadziałać po prostu? Mogę, wyśmienicie. Na razie mi zależy na tym, żeby to podwiedzać jako tako. Więc jeżeli mogę unikać walk, to tylko lepiej. Co do kurwy? To było niebezpieczne. A propos niebezpieczeństwa, gdzie to jest? Pojechmy sobie, na wszelki wypadek. Zaszkodzić mi, czy nie zaszkodzi? Jedyne co, to mogę potem narzekać, że nie będę miał. Weź potrzebę. Wszystko jest teraz strasznie wytrzymałe ogólnie w tej pogodzie. Dodać dwa szkielety.
Mirosław Szkielety. To też jest opcja. Aj. One planują kiedyś się złożyć tak do końca? Raczej nie do końca im się to widzi. Bo póki co nic na to nie wskazuje, to na pewno. I biorąc pod uwagę, w jakim etapie gry jesteśmy, to jest dylemat, czy one po prostu są cholernie wytrzymałe, czy na nie jest sposób. Biorąc pod uwagę, że jest to zamknięty pokój, to raczej niemożliwym jest, żeby nie było sposobu na zabicie ich. A jednocześnie to straszliwie więc wytrzymałe. Zwłokach podpalonym tym. Podpalonymi butami. Coś, co może sprawiać, że one są nieśmiertelne. W pokoju jako tako nie widzę. A wyjść stąd nie mogę, więc... Raczej to nie jest kwestia subwepona. Coś jest bardzo mocno nie halo i muszę dojść do tego co. Poczekam, się okaże, że trzeba je wszystkie na raz zabić albo coś w ten deseń. Póki co, jeżeli dobrze mi się wydaje, to dosłownie wszystkie żyją, bo było ich 6 i jest ich 6. Brakuje jakiegoś skanowania z Metroida, które by mi powiedziało o cholerę chodzi. Rzeczy, które jeszcze mi przychodzą do głowy, to... Na przykład użyć innej... Okay. Ale to też nie jest to. Przynajmniej nie wygląda. No nie, one też stają. Nie jest to kwestia używania relikwii do podpalania, bo i tak wstają. Jakie jeszcze mam dostępne narzędzia?
poza umieraniem, bo umieranie to jest narzędzie, którego wolałbym nie stosować, zwłaszcza, że nie miałem zapisu. Okej. Nazwa powinna mi pojeść dużo szybciej, o co chodzi. Biorąc pod uwagę, że są tu miraż skeletony, to była kwestia tego, że tylko jeden z nich miał odbicie w rozstrzanej podłodze. MP Max Up. I trzeba było zabić tego jednego konkretnego. Dziwię się trochę, że przez ten cały czas nie udało mi się tego zabić, ale... Najwyraźniej i tak bywa. I tutaj też drugi max up? Hard max up, nice. To przekaz, skoro już tu jestem, to... Wezmę sobie crossblazera. Nie było mnie 10 sekund, co zabiłem. Pokażę jeszcze raz dokładnie o co chodzi. Jak przyjrzymy się tym szkieletom... Przyjrzymy się im. To tylko jeden z nich ma odbicie. I trzeba było zabić tego, który ma odbicie w posadce. No dobra. To jest tak i teraz w drugą stronę. Teraz szybko przebiec, I guess. Yep. No tak, bo tam byliśmy i teraz zostaje nam ta część. Nie ukrywam, że nie pogardziłbym jakimś save pointem w najbliższym otoczeniu. Tak dla świętego spokoju. W sumie za hard max upa dostaliśmy max duszek, więc... Nie muszę niszczyć wszystkich tych... świeczników. O, ja naiwnie chciałem tego. Chciałem save pointa. Spinning blast, doing the up. Czemu wszystko tu jest takie wytrzymałe? Ten motyw jakoś z czymś mi się kojarzy. Tylko... Jak to zwykle bywa, za cholernie nie przypomnę sobie z czym. A co jeżeli tam z drugiej strony jest ten? Jeżeli tam z drugiej strony jest save point? Będzie mnie to teraz zdęczyć, męczyć, prześladować, więc muszę zerknąć. Ale weszliśmy, to dostaliśmy od razu zamknięte wrota na wejście. Czy to jedno z tych miejsc, gdzie trzeba... jedno. Coś niszczyć, czy nie? Chyba nie. Aż to trochę wygląda, jakby to miało coś zniszczyć, ale... Zastanawiam się, czy one nie muszą tych świeczników zniszczyć jakoś, ale jednocześnie nie widzę jak. A, ja je muszę odpalić, Jezu! Debil, do debila, debil debilu. Tu jest jeden. I pewnie na dole jest jeszcze jeden, co? Taki, bo ja nie zobaczę. O mój Boże, ich jest jeszcze więcej. Okej, czyli tu są trzy i na dole są dwa, dobra, już widzę.
Au. I teraz tak, tu jest ten. I tu jest ten. Jeszcze jakiś wspominałem? Ten! Jezu! Zdążę! Zdążę! Wciskałem kwadra, to szkano mnie. O, dobra, udało się. Tutaj są tylko jakieś drzwi. Mam nadzieję, że nie zabiją nas. Dlatego dla świętego spokoju zabiję to. A w środku tutaj koń. Nie, aż tak dobrze to nie ma. Ulala. O, od razu lepiej. Hardzipers to nie jest coś, czego bardzo potrzebuję teraz, niestety. Stąd jest tylko przejście dalej. To biorąc pod uwagę, że to było za zagadką, to chciałbym wierzyć, że to mi da jakąś nagrodę. Mam przynajmniej taką nadzieję. Okej, okay, jest tu jakiś pseudocyklop. Nie tylko on zresztą. Ezo! Daj się im wejść! Brakuje mi osobnego przycisku, który pozwoliłby mi wchodzić do pokoi. O, wyśmienicie. Chciałbym umieć trafiać, tak wam powiem. Au. Chciałbym też save point dostać jakiś, bo od początku pagody nie mieliśmy żadnego. Co gorsze, absolutnie bym się nie dziwił, gdybym go jakoś po prostu przypadkiem pominął do tej pory. Bo tu na pewno nie ma. Save to dla casuali, I know, right? Praca kamery na pewno już czuję, że mi to nie będzie pomagać. Boję się trochę, ile oni to dają, szczerze mówiąc. Biorąc pod uwagę, jak to te przeciw... Okej. Okay. Zadają niemało i w dodatku nakładają na mnie klątwę. A, czyli przez klątwę nie mogę... Jego. Się daszować. Czy mam jakieś słabsze podki w ogóle? Tak, mam. Okej. Okay. Bo te silniejsze wolałbym zachowywać na potencjalnych bossów, jeżeli będzie taka konieczność. A te słabsze mogę wykorzystywać jako takie leczenie do zwiedzania, że tak to ujmę. Mapa i mówi, że tutaj coś powinno być. I nie jest to save point. To jest bardzo niepokojące. Powiem więcej, to jeden z najlepszych pokoi w historii platformingu. God damn it. Wyobraźcie sobie, że to by była instant śmierci, cofałoby nas do save'a. Gwarantuję wam, żebym tego nie robił. Jedna rzeczka jest fajna, to ta, że nie możemy wypaść poza platformę, zbiegając z niej. Więc jeżeli dobiegniemy do krańca platformy, to jesteśmy w miarę bezpieczni.
więc o tyle wykonywanie tych skoków jest ułatwione, powiedzmy. Może HP max up? O, dzięki Bogu. Przy okazji domowe leczenie dzięki temu weszło. To jest jak najbardziej na rękę. Dobra, czyli teraz tak, tędy. 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 No. Zapominam, że tam drugi skok muszę zrobić odpowiednio wcześnie. Bo to się wydaje, jakby się da. To się da zrobić na jeden skok. Jest nie aż pewien, tylko trzeba odpowiednio wyczuć, z którego miejsca się skacze. O stąd. Co jak dla mnie w 3D nie wygląda. Albo i się nie da. What the fuck. To wygląda, jakby się dało zrobić. Co jest najgorsze w tym wszystkim? Zakłama na pewno. Perspektywa! Dobra. Wróciliśmy. I teraz chcemy iść tą. Little Knighty. Au. Nie ukrywam, że ten ta woda święcona, którą mam teraz ustawioną, jest trochę nieporęczna, jeżeli chodzi o trafianie. Jakby zadaje bardzo dużo obrażeń, z tym się zgodzę, ale używanie jej na przeciwników normalnych rozmiarów jest bardzo niewygodne. Czy teraz po prostu wróci na sam początek? Tak, tak to wygląda. Czyli cała ta noga była praktycznie po to, żeby pójść zgarnąć tego HP max upa, jeżeli dobrze rozumiem. Bo nigdzie nie dzień żadnej innej od nogi, żadnego przejścia nie widzę. Więc to musiało być to. Czy było warto? Odpowiedzcie sobie sami. Dalej stąd chcę iść przez cały korytarz. Czyli tutaj tak naprawdę też nic nie ma za bardzo. Nie radzę. Au. Ja tylko chcę przejść. Proszę mi nie przeszkadzać w przechodzeniu. Stąd w lewo. Dobra, jakie mamy teraz opcje? Jak dojdziemy do następnego pokoju, to możemy albo odbić tam w bok, albo przejść do drugiego dużego pokoju. Bo tam jest to domyślne przejście. W sensie tutaj na dole jest to, powiedzmy, domyślne przejście. Niestety nie jest to save point. Oo! Tutaj z kolei mamy jakieś odnogi foki. I ogólnie pusty pokój, czy mi się wydaje? O mój Boże, mamy to. Save! Dajcie save'a!
Bardzo nice. A z drugiej strony też były drzwi jakieś. Jest tu bajka, to na pewno. Co ona zmienia? Zmieniło się to, że teraz mamy pół księżyc i pół słońca. A wcześniej były na odwrót. Pytanie, jak to na cokolwiek wpływa, jeżeli chodzi o rzeczy, które nas interesują. My stąd przychodziliśmy, więc chcę zobaczyć sobie w drugą stronę. Długaśne sody. Tego dawno nie było. Pięknie psujące się tekstury banerów na ścianach. Zapieczętowane potężną mocą. Wyryty jest ze smoka. Dobra, czyli na razie nie możemy tu wejść najwyraźniej. Zabierając pod uwagę, że jeszcze nie wiedzieliśmy całej pogody, absolutnie mnie nie dziwi. Aczkolwiek zostało nam tak naprawdę co? Wrócić tu i pójść tam w prawo. I to będzie chyba wszystko w pagodzie, jeżeli dobrze myślę. Boże, wejdzie. Chcę oddalić maksymalnie i zmienić piętro. Na tym piętrze zwiedziłem wszystko. Tak. Jeżeli nie ma ukrytych ścian, to wszystko. A na tym piętrze tylko tamtej części. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę zostało nam tylko ta druga część tego. Tak, wyda. Pytanie, jak duża ona jest i czy tam rzeczywiście będzie coś, co nam pomoże przejść tam, gdzie chcemy. My chcemy iść tu, tak, tutaj. Trochę jak już jesteśmy, ta serduszka sobie odnowimy, bo trochę jej brak. Dobra, i stąd tędy. Dobrze, myślę. Bocznych pokoi nie widziałem. Na szczęście pokój jest tutaj. Oho, kolejny taki kolisty, taki tamten. No dobra. Kielców. Motyw tutaj leci jakoś wpada w ucho, ale jednocześnie... Nie wiem, zawsze mam wrażenie, że z czymś mi się kojarzy. Z jakimś innym motywem z Castlevania. Mam wrażenie, że któraś z Sorrowów mogła mieć jakiś podobny, ale mówię, to jest zdarzenie. Au. Boczne drzwi.
co tutaj będzie? Tablet Cyfru 6. Czy użyć tabletu 6? Nie. To nie wygląda jak miejsce, w tym powinna być szóstka. Znaczy mogę spróbować, ale nie wydaje mi się, żeby miało to sens. Otóż to. To bardziej wygląda jak miejsce na czwórkę. Chciałbym mu po prostu to obrócić jakoś wokół własnej osi albo coś, ale chyba aż tak dobrze to nie ma. Dobra, tylko teraz pytanie, gdzie znaleźć czwórkę w takim razie? Bo nie kojarzę, żebyśmy mieli ją w tym, w drugiej części, tak jakby. Będziemy mogli robić mój własny cosplay Dakuli. What is a man? Tak, proszę, nie? Ha, okej, okay, czyli problem, który obecnie mamy, polega na tym, że nie mamy tabletu z cyfrą 4. A zdaje się, że on tam powinien być potrzebny. Jednocześnie mam wrażenie, że byłem już tak naprawdę wszędzie. Co jest nieco problematyczne. Chyba, że coś mnie bardzo mocno omija, ale tutaj nie widzę żadnych innych odnóg, w które mógłbym się udać. Pokoje Słońca i Księżyca. No to jest opcja, którą muszę rozważyć, no bo w samej pagodzie bez niszczenia ścian niczego innego nie widzę, tak? Bo tutaj, jakbym nie chciał, to wszędzie już mam zwiedzone. Oprócz tego jednego z czwóreczką. Tylko nie jestem pewien, co szóstka mogłaby mieć do tego, do księżyca i do słońca. I cześć, wilczy odle. Biorąc pod uwagę, jakie mamy opcje, to pamiętaj, spróbować na pewno nie zaszkodzi, tak? Jedne, co możemy potencjalnie stracić, to odrobinę czasu próbując. A nie, dobrze, jeszcze do tego pokoju. Aha, tędy. Jedna rzecz, która jeszcze mi potencjalnie przychodziłaby do głowy, to że w tym pokoju, gdzie było ciemno, że mogła być jakaś inna odnoga, gdzie byłaby ta czwórka, ale to jest dosłownie jedyne co. Gdzie była ta? Tu była.
Bo to odwróci nam czwórkę zrobi, jasne. Okej, to ma sens. To ma więcej sensu niż chciałbym przeznaczyć. I teraz tą czwórką udamy się z powrotem tamtego pokoju, jak tylko save'a zrobię. I zobaczymy, co ona nam odblokuje. Na szczęście nie jest to jakoś specjalnie daleko, zwłaszcza, że już sobie blokujemy wszystkie te zamykane drzwi. To możemy po prostu sobie przebiec tak naprawdę. Dobra, czyli... Jak wyjdziemy, to prosto i w prawo. Dobrze, mówię tędy. Tak, tędy. I tutaj cała długa droga przed nami, niestety. Ach, może serduszek pozbieram w tak zwanym międzyczasie. Nie no, przysięgam, to jest coś, co ci w którymś co robię. Tylko w jakiejś innej wersji. Czy to nie jest ten motyw, który leci w tej, powiedzmy, górnej części zamku Dawnosoru? Czy to już naprawdę mi coś na uszy bardzo siada? Dobra, i co teraz ta czwórka nam blokuje? Czwórka, czwórka, czwórka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Innej sowy, otwieraj. Nie podoba mi się, że jest to czaszka. Smoczy herb. Otwierasz drzwi prowadzące do sali tenowej. Wyśmienicie. Ciekawe czemu smog właściwie. Nie wiem, czy smoki aż tak bardzo są kojarzone z wampirami. Nie jest to pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o skojarzenie. Najgorsze jest to, że człowiek tak sobie myśli, że w sumie może i bym z nimi walczył, ale jak ja nawet nie dostaję tych poziomów za to, to po co? Smog brzmi kozacko. W sumie coś w tym jest. Pieczę, ja naprawdę mogę! Wtedy to wyglądało co najmniej tak, jakbym mógł robić tego jump kicka z backflipa. Nazwano to Leon Steam, bo że to jeszcze Super Smash Bros. Ultimate. No mówię, możliwe, że po prostu jest jakieś podobieństwo jako tako. A nie, że to jest rzeczywiście jedno i samo.
Dobra. Ta skala już bossu mamy odblokowany, to tylko save nam szybko obskoczymy. Nie wiem, czy też mieliście takie wrażenie, jak oglądaliście, że jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, platformowanie, to ta gra się wydaje strasznie mało pionowa, że tak to ujmę. O ile są właśnie jakieś takie miejsca, że są schody, wchodzi się gdzieś tam po schodach, tak? No właśnie, schody, tak? O tyle samego takiego skakania po platformach, nie wiem, ja przynajmniej mam wrażenie, że było relatywnie niewiele. Czy help śni susnięto. Jest i Walter. Welcome. I have been waiting, Leon. Walter, I will never forgive you. I see. It seems you have enjoyed the gift that I gave you. Yes. Thanks to that, I now have the power to defeat you. Well, that power is quite something. But I am beloved by the night. You will taste my powers. Kill you and the knight. Interesting. Odważne stwierdzenie. The curtain rises on this delightful little game. Z tego co widzę... O mój Boże. To człowiek teleport. Ale to było szybkie. There's nothing left to protect you. I'll fulfill my promise to Sarah now! Not yet. The power of the night is still full. I shall teach you the meaning of true terror. Okej, czyli teraz możemy się już legitnie bić z Walterem. I z tego co widzę, nie mamy konieczności bicia go po łbie, tak jak się, powiedzmy, bywało to za kulą. Tak, to jest całkiem w porządku, aczkolwiek muszę uważać, jak się z nim bije. Wow, wow, wow. Moset ma całkiem podobne póki co. To wiadomo, powiedzmy, zoptymalizowany pod bycie w 3D. Tak nie wydaje się póki co trudne. A? Dzięki Bogu, że nie muszę go bić po łbie, bo by mnie coś zaskurwiło. Ale chłopiec, ty mnie bij. Zabój przynajmniej. On się nawet nie stara. Jeżeli to jest prawdziwy postach wszystkiego wokół, to zaczyna się zastanawiać, jakim cudem... No właśnie, nie mogli go zająć, bo nie mieli prawdziwego bicza, okej. Nie w ogóle, ale... Dobra, to był zły timing akurat. Czy większość tej walki będę spędzał na ganianiu się z nim po prostu?
Bo co tak to wygląda? Tak, ode. Zbiedziłem z tym drugim ciosem. Zbiłem mu pół HP, więc powinien zacząć się bać, prawda? Ja strzałem coś o... O mój Boże. Co się właśnie stało? Chciałbym widzieć, co się stało, szczerze mówiąc. Lament of Innocence póki co nie robi absolutnie nic, żeby zachęcić mnie do lubienia platformówek 3D. To na pewno mogę powiedzieć. Wow! Od tego po prostu chyba trzeba dożywać, jak tego. Gdzie on jest? Okej, czyli on chyba teleportuje się do tronu, jak to krzyczy. I wtedy jego eksplozja, jak tako, będzie miała znaczny obszar wokół tego tronu. Tak to wygląda przynajmniej. To było niemądre, bo zapomniałem, że pod kółki nie mam dodża. Najgorsze jest to, że ten atak nie daje za bardzo pola do atakowania go. Więc jeżeli wiedzie, że będzie go używał, a ewidentnie teraz chce to robić. To nie mamy za bardzo kiedy go bić. Albo i daje, tylko trzeba było je znaleźć. Tak zwane okienko. A, jeszcze jakieś dwie takie serie chyba, bo jedna może nie wystarczyć. A może? Nice! Let's say, baby! It can't be. Oh, this cannot be. This should not have happened. Sarah's suffering. And Rinaldo's grief. Carve them into your cursed body and perish. But with my powers, I will surely come back to life. Możemy coś na to zaradzić? I could not obtain the Crimson Stone. But someday it will be mine. Oj, oj. Oh no. Oh no! You betrayed me. I shall take your soul. Już w momencie, kiedy widziałem kosy, to wiedziałem, że to nie kończy dobrze. Wampiry mają duszę? Okej. To wciąż nie wiemy, kto ma ten karmazynowy kamień. A trzeba się dowiedzieć, się długo nam nie zajmie, ewidentnie. Excellent. I never spent a better night. Prawda, Matthias?
You didn't disappoint me, Leon. I knew without a doubt that you would accomplish this. What is the meaning of this? I needed a powerful vampire soul. That is all. Are you saying you used me? Not just you. Genialny taktyk kogoś użył? Nah, być może. Sarah, Rinaldo, and Walter. I used all of you. I never thought it would go so well, though. Is that red stone? The Crimson Stone? Ah, you know it. I'm impressed. I made Walter's soul mine with the power of this stone. I sense a rage from this whip. Matthias. Stałeś się vampirem? Humanity? That's right. By becoming a vampire, I obtained eternal life. That was my goal. It was my revenge against God. Revenge against God? We have risked our lives and fought for the sake of God. But God mercilessly stole away the one I loved most. When all I ever wished for was Elisabetta's safety. If limited life is God's decree, then I shall defy it. And within that eternity, I shall curse him forevermore. Pomyślałbym też, że Leonowi nie byłoby tak daleko, biorąc pod uwagę, co stało się z Sarą. The Matthias I know would not have loved such a woman. Elisabetta was a kind, honorable woman. She was concerned only for me to the very end. That is why I hate him. Am I wrong? Ah, maybe. Did you not defeat Walter with hatred in your heart too? Yes, I'd be lying if I claimed otherwise. But defeating him. Leon to jest takim simpem, że musi mieć swoją ukochaną cały czas przy sobie. Others from suffering the same cursed fate. That was Sarah's dying wish. I może do niej mówić bitch please. Granting my beloved's wish. That is all I can do to prove my love to Sarah. Eternity without her. I thought that you would understand. Dawn is coming. Farewell, Leon. Death is all yours. Monka Giga? Oh no! Oni nie dadzą mi zapisać, prawda? By my master's orders, you will be destroyed here and now. Oni mi nie dadzą zapisać. Fuck! Chyba, przynajmniej śmieć masz tyle samo HP, co cała reszta tematki. Tylko czekam, aż zaczną się wszędzie pojawiać pierdolone kosy. Ja je słyszę. Winions. Nie chcę sprawdzać, czy dasz jej niższej sumie. Na pewno mogę to robić tak. To mi wystarczy na razie. A spokojnie. Najpierw muszę się dowiedzieć, au, co on robi. Winions.
No nie wiem, by stanie mu naklepać. O Jezu, on ma dużo HP. Tak sobie właśnie zdałem sprawę. Winions. Czy ja mam? W sumie pytanie, która woda święcona mi się tutaj najbardziej przyda? Au. Tutaj wiem. O, to nie myślę, co robi Aktura w ogóle? Czy mi się wydaje, czy on skontrował właśnie użycie Cyberpona? Tak. On kontroluje używanie Cyberponów. I bardzo mi się to nie podoba. Au. Mam mało HP, mam mało HP, mam mało HP. Kosa! Boże. Czy on do niego wróci? Czy to jest bumerang? Nie musi być. O mój Boże, to jest jeszcze bardziej okropne. Spróbuję jeszcze tym. Okej, czyli on sobie po prostu będzie miał kompletnie wyjebane. A mi się kończą potki. Dobra, od tego się rolujemy. To jest kosa. Dobra, kosy można blokować, to jest duży pojedynek. Ejdu. Ależ on dużo zadaje, Jezu. Znaczy on, ona. Śmierć. Minions. Minions to jest dobry moment, żeby mu naklepać przynajmniej odrobinę. Kolejne minions. Ma kosę w ręku, więc odejdźmy. Minions. Da. Jak już się ogarnie, co on robi, to nie jest aż tak źle. Tylko najpierw trzeba to ogarnąć i zwracać uwagę na kosę. Da, miniony pozwolą mi jeszcze tak nakopać. Kosa. A przynajmniej mówię, pozytywne jest to, że kosę można blokować. Zapiskaj się. On ma kosę w ręku. Powinien to obrywać. A to jest jedno machnięcie, to jest drugie machnięcie. Minions. Chyba zbidziłem? Nie, nie zbidziłem. Wszystko jest okej. Minions. Boję się, co będzie w drugiej fazie trochę. Zgaduję, że kosy bardziej pójdą w ruch. A, kosa, a propos. Aj, kurwa. Zużyję dosłownie wszystko, co mam. A propos. Nie uciekaj mi. Jezu. Minions. O Jezu. Nie chciałem. Jesteśmy w drugiej fazie teoretycznie. Jeżeli chodzi o peki. Au. Czy ja mam cokolwiek, co leczę? Czy mi się już skończyły kompletnie rzeczy do leczenia? O mój Boże, mi się skończyły rzeczy do leczenia. Bardzo mi się to nie podoba. Najgorzej, bo teraz znowu trzeba będzie walczyć z tym pajacem. Ale dobra, przynajmniej wiem mniej więcej co i jak, więc może nie będzie tak źle. Wiecie co?
Najgorsze jest to, że... Jak daleko jest z pierwszego piętra? Pierwsze piętro, parę pokoi, mógłbym broń zmienić w sumie, ale nie wiem, czy broń mi... Nie wiem, czy broń cokolwiek zmieni, bo na Waltera nie potrzebuję, a na śmierć ewidentnie nie mogę jej używać, tak czy siak. Więc jedyne co, to mógłbym co najwyżej w tej chwili sobie bardzo szybko, grzecznie i kulturalnie wrócić po więcej potek. Ale nie wiem, czy chcę. Ale w sumie, czy ja nie mogę zrobić tak, że... Ależ to jest głupie! I nie rozumiem, dlaczego to tak działa. Jestem w safe pointie, powinienem usłyszeć etykietę, żeby się wrócić. Jezu Chryste. Litości. I to jeszcze... Przecież nie byłem pewien, że nie dadzą mi tu wejść jeszcze z jakiegoś powodu. Welcome. What would you like? Welcome. Is this, would you like anything else? Is this, yes, certainly. Is this fine? Yes, certainly. Anything else? It must be tough, but hang in there. Podadzę sobie spokojnie, Rinaldo. Dobra, to teraz jedna rzecz w sumie. To jest akcesorium. Tak, to jest akcesorium. Chyba bardziej mi się to będzie opłacać się założyć. I chcę sprawdzić, jak zadziała teraz Memorial Ticket. Bo jeżeli zadziała tak, jak myślę, to powinien się wrócić z powrotem do zamku. Tak, wróciłem do zamku. Czyli jest dokładnie tak, jak chciałem. Wyśmienicie. Wykalkulatorowane. Lecę go jeszcze raz. Tylko tym razem możemy sobie pominąć wszystkie scenki, mam nadzieję przynajmniej. Bo jak nie, to będę bardzo zniesmaczony. Tu, 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 tu. Tak, użyj taką kresta. Skipuj. Dobra. Jemu trzeba było najpierw raz machnąć w to, prawda? Tak. Dobra, teraz już możemy się normalnie z bokiem bić. Powiedziałem, normalnie się bij chłopem. Rzucać w niego butelki. W sumie, tylko muszę wektować odpowiednio. A, żem rzucił! To która może mi się bardziej przydać? Ta chyba? Yep. Aż też nie powiem, żeby robiła się tutaj dużo. Właśnie to jest ten problem, że wydaje mi się, że pełne combo zada mu więcej niż jakakolwiek butelka. Bo pełne combo zdaje 86. A butelka 60 z hakiem. Ach, popiewną. Nie rozumiem, czemu kamera mi się nie obraca w jego stronę, szczerze mówiąc. Powinien bardziej uciekać w jego stronę, mam wrażenie. Bo to im pozwala potem w
ścisnąć mu parę ataków. O, w ten sposób. Dobra, tam będzie pewnie wybuchał. Yep. Nie rozumiem, czemu kamera mi się odwraca w momencie, kiedy on wykonuje ten atak. To jest strasznie dziwne i moim zdaniem niezamierzone. Póki już to jestem. To nie było mądre. Jezu Chryste. Note to self. Nie używać przedmiotów leczących podczas jego ataku. I pewnie. A. Nie denerwuj się na pracę kamery, Jasku. Nie denerwuj się na pracę kamery. Nie denerwuj się na pracę kamery. Nie ma co się denerwować na pracę kamery. Praca kamery jest w porządku, wszystko jest dobrze. A inne kłamstwa, które będę sobie wmawiał, żeby nie narzekać. Dawaj mi śmieć. Minions. Blokujemy, żeby nie... Wow, to mnie jeszcze trafiło. Daj. Minions. Śmierć jest strasznie wytrzymałym przeciwnikiem. Cześć, samurajiu. Nie wiem, co ci powiedzieć. A? Minions to jest coś, co chcę jak najczęściej widzieć, szczerze mówiąc. Bo to jest jedyny atak, który mi w miarę bezpiecznie daje... jego atakować. I to tak w dużych ilościach. To było niebezpieczne i nie powinien tak celować. Minions. A? Jeszcze jedna czaszka. Jezu, śmieć, przestań być taki miły, bo jeszcze pomyślę, że taki będziesz na co dzień. No patrzcie go. Chyba zostawmy go na tyle HP, żeby nie aktywował się drugą fazą jeszcze. Jeżeli coś innego w niej robi. Zepsułeś bossa. Kurde! To wymaga innego timingu w zależności od tego, jak daleko jestem chyba. Mam wrażenie. Dobra. Teraz trochę obrażeń wejdzie. Halo? Co to było? O. Wow. Hi, proszę. Im wiesz, on teraz już tylko tego ataku... O mój Boże, on teraz tylko tego ataku będzie używał. To mnie trafiło, o mój Boże!
Au. Jezu! Jak się tego unika? Au! Mam wrażenie, że to coś takiego trzeba zrobić, ale... O! Coś takiego. Dobra. Mamy to. Chyba mamy to. A, wpierdolę się w to. Nie mam na te podkół, żeby się tak tutaj dawać. O-o. Au. Wow! Po raz kolejny się w to wpierdoliłem, jak ostatni imbecyl. Au. Au. Nie mogę wykonywać tego takiego skoku, tak jak go robię. Au. Au. Au! Jezu! Not even close. Not even close. Kurwa! Wbiłem się w to! Fuck! O, ciężko się tego unika, powiem szczerze. Po części wynika to z mechanik na pewno, tak? Bo... Ja wiem mniej więcej, jak działa ten atak, że spadają dwa meteory, które się centrują na mnie i one wypuszczają falę uderzeniową, plus w miejscu uderzenia zostaje do tego ogniste pole, tak? Więc nie mogę, powiedzmy, skakać w miejscu, ani robić efektywnie double jumpa. Muszę jakoś to robić tak, że wykonuję skok przed pierwszym. Albo się oddaszowuję przed pierwszym, przeskakuję na tą falę uderzeniową i potem jeszcze unikam drugiego. I wykonanie tego jest strasznie nieprzyjemne. Not gonna lie. Dobra, chodź tu. Łaj! A? Co robisz? Przynajmniej Walt jest prostym bossem, to jest duży pozytyw. Jak na to, że to efektywnie dwufazowa walka. Aj. Pojedzie po czym oberwał. I know, right? Położenie. A spokojnie. A kurde, nie mogę tego zrobić.
Okej, tak, tak się nie powinienem tego robić. Wow! Dałem się złapać jak ostatnia ciapa. Ulala. Ja rozumiem, że Walter chce, żebym wypluł te słowa o tym, jak to on jest prostym bossem, ale... No, come on. Nie rozumiem. Do tej pory nie rozumiem, czemu kamera tutaj tak się zachowuje. Muszę przestać wskakiwać ten atak, Jezu. Jezu. Czy mogę nauczyć się trafiać? To już za dużo. Dobra, to teraz akurat bardzo ładnie weszły obrażenia. Teraz będzie wybuch. Cześć, Secretman. Korzystam z tego, żeby się wleszć, Sabrina. Gdzie ty jesteś? Teleportujesz się. Hej, sobie. Czy dam radę, to zobaczymy. Bo Walter nie jest problemem, to jestem... Problemem jest to, że Walter nie jest problemem, okej? Okay? Problemem jest kolega śmierć. Winions? To nie są winionsy. Winions? To nie są winionsy. Au. Winions? Kurwa, przestań rzucać kosą. Minions. Minionki. No niestety, nawet jak jest powiedzmy w fazie minionowania, to sabepony mu niewiele robią. Za długo zostałem. Minions? Nope. Kosa. Minions to też żółte knypki. Hej, w sumie. Minionki. A tyle. Zgwidziłem do mina. No, byłem pewien, że za szybko to zrobiłem. Tak, osa. Chcę to rozgrywać możliwie bezpiecznie. Mijam wszystko chyba.
Kurde. Kosa. Znowu kosa. A to tak. Daj, to była rzecz. A jedno. Jezu! Powiem pagantym. O właśnie. Że już wpadamy w ten atak. Niestety. A. Co ja tak stałem przy nim, to wokół jego do używania kosy. To jest akurat fajną rzeczą. Ale ej, tak tego można chyba unikać. Owszem, tak tego można unikać. Jezu Chryste, to jest łatwiejsze niż myślałem. Aż głupio się przyznać. Teraz kolejny odrobinę zderpięta mig na tym, ale nic nie szkodzi. Powiem też bagatem, że jak unikam w ten sposób, to dość daleko od niego skakuje. Potek. Jeszcze jeden lepiej. Tylko mam chwilę. Au! Jezu! Za szybko? Nie. Czy mogę po prostu tak to zrobić? Zamiast się z nim ganiać? The power to destroy all related to the vampires. Though you have divine powers, you are no exception. Unfortunately for you, as long as my master survives, I will rise from the dead. Aha, śmierć powstanie z martwych. This message. You have become a cursed being, and I will never forgive you. This whip and my kinsmen will destroy you someday. From this day on, the Belmont clan will hunt the night. Mam nadzieję, że Matthias usłyszy tę wiadomość.
Oczywiście ku zaskoczeniu absolutnie nikogo. Jak tylko magiczni władcy zamku polegli, to zamek też idzie w diabli. Ej no, ktoś musi polować na wampiry. Rinaldo. Zemsta dokończona. So, he did it. We did it. Zamek zniszczony, wszystko jest w porządku. Teraz nic, tylko cieszyć się resztą życia. W samotności. Z naszą waifu w formie bicza. A wszyscy potomkowie mojego klanu będą od tej pory polować na wampiry. Czy to jest jakiś defens, którego kompletnie nie rozumiem? Okej, okay, Koko. Czyli mam prawo nie rozumieć. No i wychodzi na to, że to było na tyle, jeżeli chodzi o kasywanie elementów Innocence. Nie będę kłamał. Pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, to mój święty Boże, praca kamery. Miałem nadzieję, że jak zagram w kasywanie w 3D, to będę mógł na to jakoś lżej patrzeć, ale okazuje się, że nawet tutaj się od tego nie da uniknąć. Czemu ta kamera działała tak chaotycznie i bez ładu i składu, no. Dlaczego? Nie rozumiem. Ogólnie też trochę dziwię się, jak krótka jest to gra. Byłem przekonany, że ten... że Lament of Innocence będzie dłuższy, zwłaszcza, że... no, siłą rzeczy w jakimś tam stopniu te metroidvaniowe elementy ma, tak? Więc myślałem, że to będzie coś bardziej pokroju symfonii. Aniżeli gdzieś w stronę jakichś bardziej klasycznych tytułów. A tutaj mamy co, tak naprawdę zwiedź 5 lokacji, potem zwiedź kolejną i masz koniec gry. Para, pa, 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 para. Gadki ukończenia, no w sumie też jak taka nie mogę powiedzieć, że gra jest trudna, tak? Zdarzało mi się umierać, to prawda, kłócić się z tym nie będę, ale też jednocześnie nie wiem, nie mogę powiedzieć, że czułem, że gra mnie robi w ciula, przynajmniej jeżeli chodzi o takie segmenty walkowe, tak? A jeżeli chodzi o segmenty platformingowe, to... delikatnie to ujmę, tak żeby nie szkalować bezsensownie. Ja generalnie nie mam wyczucia, jeżeli chodzi o perspektywę w 3D. I w tej grze absolutnie się to nie zmieniło. Najbardziej to chyba było do czucia tam, gdzie były te ciemne pokoje. Gdzie kompletnie nie czułem, że to na przykład jestem równolegle i mogę skakać do przodu, żeby przeskoczyć tam, gdzie chcę. Fajne jest to, że mamy, powiedzmy, w miarę zróżnicowany system broni, w sensie subweaponów. Nawet jeżeli przez większość czasu korzystałem jednak z toporów. To powiedzmy, no, jest możliwość, tak? Gacz ma dość sporą możliwości jako taką. However, Matthias and the Belmonts will not meet again for hundreds of years. Matthias goes into hiding in foreign lands and continues to curse God for eternity. Eventually, he names himself Lord of the Vampires, King of the Night. The years before their next meeting pass slowly and quietly, but with finality. The intermission in this exquisite play from which two souls
will never escape. O, i przy okazji odblokowaliśmy sobie Joachima. Co i to całkiem miłe, że gra o tym mówi jako tako. Bo wydaje mi się, że na przykład Harmony of Dissonance nie miało powiedziane, jak odblokować Maxima, żeby nim grać. Zgaduję, że Crazy Mode to jest coś, czego nie chcę tykać. Zresztą ogólnie, jak tako więcej Element of Innocence już nie będę robił. Nie wykluczam, że kiedyś sobie przejdę jeszcze raz, tak, ale teraz jakoś nie ciągnie mnie do tego, żeby przechodzić dalej. Wracając tego, co mówię, no fajne jest też, że mamy w ogóle wybór, tak? Że mamy tam te 6 sabeponów, każdy z nich ma różny typ, tak? Czemu Joachim jest pijany? To nie jest tak, że typ Joachima to typ Crazy, są dwa oddzielne typy, spokojnie. Dziwi mnie trochę to, że zastosowano system dwóch zasobów, które oba trzeba odnawiać, tak? W skali serii to jest jednak ewenement, tak? Bo zazwyczaj, jeżeli korzystamy z many, to ona się sama odnawia, a jeżeli się sama nie odnawia, to nie mamy serduszek. Przynajmniej tak mi się wydaje, że w większości gier jest. W grach, w których są same serduszka, no to wiadomo, że serduszka się odnawia tak jak w każdej innej grze, tak? Ale ten, ale nie kojarzę, by którykolwiek inny tytuł z serii miał taką zależność, że i jeden, i drugi zasób trzeba, powiedzmy, ręcznie odnawiać, a nie odnawia się automatycznie. Oczywiście wiadomo, że są to różne metody, tak, że serduszka można odnawiać zbieractwem, a manę poprzez umiejętne granie, powiedzmy. Ale wciąż jest to dziwne trochę. Nie mówię, że złe, nietypowe, tak? I były kurczaki indyki w ścianach. Wydaje mi się, że w ścianach nie było, ale na pewno znalazłem utko gdzieś leżące jako tako. I ono też odnawiało HP, aczkolwiek relatywnie niewiele. Jeszcze a propos manny, to powiem szczerze, może kwestia tego, że nie zwiedziłem wszystkiego, ale zresztą ogólnie, czy ja nie skończyłem gry z jedną relikwią? Tylko z tym posągiem z Faroga? I przez to jakoś używanie many dla mnie w większości wypadków mijało się trochę z celem, bo nie czułem za bardzo potrzeby, żeby używać tej relikwii. Ona byłaby w porządku, ale jednocześnie nie była jakaś taka super użyteczna. Na pewno mogłem kupić pionek u Rinaldo i on bodajże z większą obronę, tak? Ale to jedyne, co mi przychodzi do głowy tak na szybko, jeżeli chodzi o inne relikwie. Więc podejrzewam, że one mogły być poukrywane gdzieś tam za tymi kluczami dziwnych kolorów wieżaków. A ta jedna, którą znalazłem, powiedzmy, nie czułem, żeby miała jakby potrzebę używania jej. I tak samo podejrzewam, że mój brak eksploracji wpłynął na to, że nie znalazłem żadnych ulepszeń do bicza. No bo widzieliśmy w ekipunku, że miejsce na to było, a siłą rzeczy nic takiego nie znalazłem. Więc cały czas biegałem z domyślnym Vampire Killerem albo piczem alchemicznym, póki jego jeszcze nie miałem. Sama gra wygląda jak typowa gra na PS2, powiedzmy, tak? No, trochę się... Nie... Gdzieś w głowie mi się strasznie zatarło, że gry na PS2 wyglądały bardziej jak gry z PS3. I teraz ciężko mi się trochę przez to przestawić, jak mi z PS2, że nie wyglądają tak dobrze, jak pamiętam, że wyglądały. Ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to jest mniej więcej to, jak wyglądały. Właśnie to nie, to nawet nie jest to, jak wyglądały gry na PS2. Ja mam Lament of Innocence odpalone w rozdzielczości... Mogę to zerknąć? W rozdzielczości 6 razy natywnej, plus z jakimś tam filtrowaniem i tak dalej. Pytanie, czy jak to przestawię, to czy... O! Tak to wygląda bez żadnych upiększaczy, więc jest, powiedzmy, trochę bardziej rozmyte. Aż zobaczę, jak to in-game wygląda. Inaczej, zapiszę sobie tutaj. Ale generalnie chcę zobaczyć ten, jak to wygląda in-game jako tako. No nie powiem, tekstury są zauważalnie niżej jakościowe.
Nie powiem, że jest to epoka PSX, bo wiadomo, że nie jest, ale no, jak dla mnie taka typowa gra z PS2 pod tym względem. Muzyka, gdyby ktoś mi powiedział, inaczej, puśćcie mi ten soundtrack, oczywiście poza wybranymi utworami typu Vampire Killer, puśćcie mi ten soundtrack i zapytajcie mnie, z jakiej to jest gry. Najpierw podobał jakieś 7 innych serii, zanim pomyślałbym, że to w ogóle może być Castlevania. Nie wiem, większość tych motywów tak bardzo nie brzmiała Castlevaniowo. Bardzo często miałem tak, że nawet jeżeli to brzmi dobrze, pasuje do tego, jak leci, to nie jest Castlevania. Nie wiem, jak to ująć, po prostu nie pasuje mi jakoś do całej serii jako tako. Strasznie tak dziwnie. Za bardzo żywiołowo, za bardzo elektronicznie, za bardzo energicznie jakby. Oczywiście wiadomo, że w innych grach też się znajdą utwory, które mogą mieć podobne brzmienie, ale nie wiem. Coś mi z tą muzyką nie gra po prostu. Ktoś mi jakiś czas temu wspominał, że na PS2 bodaj też jest Curse of Darkness i ono jest takie bardziej metroidvaniowe. W sensie bardziej przypomina symfonię, jeżeli chodzi o rozległość gry, tak? Więc to jeszcze jest coś, co będę mógł jako tako rozważyć, bo tutaj to mówię, to jest... Mimo wszystko bardziej mi przypomina taką klasyczną kasowanie, gdzie... No, jest dużo mniej tego zwiedzania, tak, niż tutaj. Zresztą tutaj tak naprawdę większość tych rzeczy, które znajdowaliśmy, to jakieś AP maxupy, MP maxupy, tak, albo klucze, żeby przejść dalej, aniżeli jakieś, nie wiem, upgrade'y do nas, tak. Więc to na pewno jest to mało metroidvaniowy tytuł jak na metroidvanie, o tak powiem. Jeżeli chodzi o takie same odczucia, no to na pewno bardzo nie przyjemnie jednak korzystało mi się z tej kamery przez to, że ona tak, no, sama z siebie zmienia powiedzmy położenie, tak? Tak jak nawet tutaj widać, tak, że ona się obraca samoistnie. Najbardziej mnie to chyba doskwierało w tych pokojach, gdzie były te wahające się topory, bo tam bardzo nagle się one pojawiały. No i w tej walce z Walterem, gdzie Walter po prostu sobie znikał, kamera robi wszystko, żeby go nie pokazywać. I jednocześnie mamy wybuch na pół ekranu. Oczywiście za pierwszym razem się dam na to złapać, za drugim razem już niekoniecznie, tak? Ale wyobraźcie sobie, że kamera by robiła coś, a Walter mógłby się pojawić w dowolnym miejscu pokoju. Przecież to była masakra. I tragedia jakaś kompletna. No dobra, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten element of innocence, to było na tyle. Moim następnym planem na sobotę, bo przypominam, że normalnie streamy są w sobotę jako tako. Moim następnym planem na sobotę będzie kontynuowanie tego Shufflera z Dark Soulsów, które robiłem. I wtedy w środę normalnie powinna być już Stella. Mam nadzieję, że będzie, że nic mi tam nie wypadnie, ani nic takiego. Jeżeli coś innego im przyjdzie do głowy, to dam znać. Jedyne, co mi na szybko przychodzi do głowy, to trójkątna strategia, ale tam jednocześnie wiem, że te, powiedzmy, inne ścieżki, których nie przechodzi, lepiej by się przechodziło na NG+, pewnie, a robienie NG+, takie samo z siebie jako serii, byłoby dziwne pewnie, więc raczej z tym się wstrzymam jako tako. Mogę spytać o DDS. Zapytać możesz, ale swoje plany już jako tako przedstawiłem, więc najwcześniej po którymś z tych. A biorąc pod uwagę, że oba projekty raczej nie zapowiadają się na najbliższe 2-3 tygodnie, tylko prędzej 2-3 miesiące, patrząc na to, jak mi w Soulsach idzie, to chwilę możliwe, że trzeba będzie chwilę na to zaczekać, tak powiem. Czy w ogóle masz możliwość i chęci? Znaczy możliwość jest zawsze, w ten czy w inny sposób. Chęci nie wykluczam, tak? Zwłaszcza, że... Jest to coś, co gdzieś tam mi się nadarzy na zasadzie kiedyś bym tam sobie przeszedł, tylko zawsze coś przed tym się ustawia, tak? Na tej zasadzie. Z drugiej strony teraz na przykład przed Triangle Strategy i nie wiem, za co się zadać innego, więc na tym będę musiał jakoś bardzo intensywnie myśleć. No ale dobra, na dziś to by jako tako było na tyle. Mam nadzieję, że sama gra wam się podobała, może nawet bardziej niż mi. I widzimy się w środę na Stelli. Od przyszłej soboty ruszamy z Dark Soulsami. Trzymajcie po. Cześć.